Witamy Was bardzo serdecznie w naszym nowym cyklicznym programie tenisowym. Cały ten tenis, taka jest jego nazwa. Pod takim tytułem będziemy się tutaj raz w miesiącu na razie spotykać. Będą to spotkania podzielone na różne działy. Działów będzie 6. Za każdym razem kolejność takiego spotkania będzie dosyć uporządkowana, ale też za każdym razem będziemy zapraszali gości. I moich dzisiejszych gości witam serdecznie. Mariusz Fürstenberg, kapitan reprezentacji i były zawodnik. Dzień dobry. I Michał Lewandowski, komentator Canal Plus Sport. Dzień dobry. Panowie, rozpoczniemy sobie od pierwszej kategorii. W tej pierwszej kategorii będziemy mówili o tych, którym ostatnio bardzo dobrze idzie. Pod tym hasłem as serwisowy mamy ukrytych właśnie tych, którzy wystrzelili z formą. Michał, zacznę od ciebie, bo zaczniemy od pań jako dżentelmeni i wyłoniła nam się jedna ze zdecydowanych liderek początku sezonu, czyli Garbinie Muguruza. Jesteś trochę zaskoczony tym, jak wygląda Hiszpanka na początku sezonu? Zaskoczony może nie, bo to jednak takie nazwisko, które cały czas w cyklu na tych wysokich obrotach funkcjonuje. Natomiast można być zaskoczonym tym, jak jest powtarzalna, jak utrzymuje poziom, jeśli przegrywa w tym sezonie to z najlepszymi, bo to takie nazwiska jak Kwitowa, Barty czy Naomi Osaka, czy też jeszcze Maria Sakkari. Natomiast no wiemy z przeszłości, mistrzyni wielkoszlemowa, dziewczyna, która ma cały czas ogromne atuty w grze do tego, żeby być nawet na tych najwyższych miejscach rankingowych. Powoli wraca. Myślę, że kwestią czasu jest, jak znowu pojawi się w pierwszej dziesiątce, a może nawet w pierwszej piątce rankingu, bo to jest tenis, no, który aktualnie funkcjonuje, którym się wygrywa. Zresztą widzieliśmy to, co się wydarzyło w meczu z Igą Świątek w Dubaju, jaka to była dominancja, jaka szybkość piłki. Był taki czas w karierze Mugurusy, gdzie ona tak się troszkę miotała. Natomiast teraz ta solidność i to wszystko, co wokół siebie buduje Garbinie Mugurusa, myślę, że można upatrywać w niej tą główną postać w tym sezonie. Bilans 18-4. Chyba żadna dziewczyna tak dużo nie grała na początku sezonu. Też kto wie, jakby się potoczyła jej droga jeszcze w lutym, gdyby wykorzystała piłki meczowe w spotkaniu z Osaką. Ja nie jestem przekonany, czy ona by Australian Open wtedy nie wygrała. Oczywiście możemy sobie gdybać, natomiast no była o włos tego, żeby przejść dalej. No, dokładnie tak jak mówisz. Przez wielu ten mecz uznany jako jeden z najlepszych w całym turnieju. A przez ciebie? Myślę, że też. Myślę, że też. Ta dramaturgia, te dwa obronione meczbole. Rok temu finał przegrany z Osaką. Teraz historia, która też gdzieś tam no, pozwala wierzyć w to, że Garbinie Mugurusa będzie cały czas jednak wysoko w tej hierarchii tenisistek, które będą wiodły prym. Bo to jest postać absolutnie ważna i mocna, czego doświadczyliśmy na początku sezonu. Myślę, że po takiej dawce na początku sezonu teraz kilka dni przerwy dobrze jej zrobi, bo widać było już w końcówce tego ostatniego turnieju, że tych sił jest coraz mniej. Mariusz, a co u mężczyzn? Bo ja sobie wypisałem tutaj kilka takich postaci, które moim zdaniem wystrzeliły z formą czy błysnęły. Miedwiediew, Karacew, Basiłaszwili. Czy to jest grupa, którą ty potwierdzisz, czy jakoś to zweryfikujesz? Potwierdzam, aczkolwiek Basiłaszwili dla mnie jest... No wygrał z Federerem i to jest jego główne jak gdyby... No i wygrał turniej. No tak, oczywiście. To jest jeden tydzień. Nie ujmuję mu tego w ogóle. Zresztą ja pamiętam, jak go zobaczyłem po raz pierwszy na turnieju w Wiedniu jeszcze jako były zawodnik, 5 lat temu. Zobaczyłem, że chłopak biega 2 metry za końcową linią serwisową i gra z całej siły linia cross, bez żadnego przygotowania, bez żadnej strategii. Pomyślałem, chłopak z takim talentem robi takie głupoty na korcie. I tutaj, mimo że dalej gra tak mocno, to jednak widać, że może jakiś tam poszedł do przodu w tej taktyce, bo widać było, że umie z Federem przetrzymać crossa, czekać na krótszą i dopiero przyspieszać. I uważam, że to jest jego największy skok w jego tenisie, jaki zauważyłem.
Medwiedew. Jeszcze przepraszam, w temacie Gruzina, bo to, co ja doceniam, ty mówisz jeden tydzień, jasne, ja się zgadzam, natomiast jakie on perturbacje przechodził w ostatnim czasie. Od ubiegłego roku, od Dubaju, wygrał, zdaje się, 2 mecze. Nie wiem, czy nie miał do tego turnieju w Katarze bilansu 2-15. Tak. W międzyczasie, no niestety, nie należy się tutaj uśmiechać, chociaż no, to nie jest tenisowa historia, ale była tam historia z tym, że prawdopodobnie pobił żonę, miał zarzuty, wręcz no, skazano go na karę więzienia. Wyszedł po jednym dniu za kaucją. 100 tysięcy gruzińskich lari zapłacił. Nie wiem, czyli 115 tysięcy złotych. No, trochę musiał tam spraw uporządkować poza kortem i tak naprawdę odpalił w najmniej oczekiwanym momencie i jeszcze ten Federer akurat wrócił, akurat wszedł na jego drogę, więc... Ja myślę, że bagaż, jaki niósł wchodząc na kort ze sobą, przez te właśnie jego zdarzenia, był tak ciężki, że wielki szacunek. Tak, rzeczywiście on wchodził chyba na mecz z Federerem, jak miał, przed rozpoczęciem turnieju w Doha, miał chyba 5 przegranych z rzędu. Mm-hmm. I to, co mówisz, 2-15, tak ogólnie przez mm-hmm. ostatnie turnieje. Miedwiediew, bo trochę ci przerwałem, trochę zaburzyłem ten rytm, ale ty będziesz mówił o Miedwiediewie, a my zobaczymy grafikę na ekranach, bo dzieją się rzeczy wielkie, jeżeli chodzi o Daniła Miedwiediewa. Trąbi o tym strona oficjalna rozgrywek męskich. No, dzieje się historia na naszych oczach. Tak, przede wszystkim po Leightonie Hewicie w 2005 roku jest pierwszym zawodnikiem, który wszedł jako numer 2. 794 tygodnie, nikogo w dwójce nie było, tak poza jest. Naszą znaną i lubianą czwórką, czyli Djokovic, Federer, Nadal, Andy Murray. To jest uporządkowanie tego, jeżeli chodzi o pozycję na numerze 1 i pozycję na drugim miejscu, znaczy tygodnie w zasadzie spędzone na tych pozycjach, nagle jest Miedwiediew. Nadal powiedział najlepiej o nim. Po meczu na US Open w 2019 roku powiedział, że to jest mentalność zwycięstwa. Nikt na to nie zwrócił uwagi, a ja uważam, że właśnie to było, to znaczy bardzo dużo. Ten chłopak w ogóle nie ma jakby systemu nerwowego, a jeżeli ma, to nakręca się jego publika, negatywne emocje, nakręcają go do jeszcze lepszej gry. On chce być numer 1 i on to powiedział i tyle. I ja pamiętam ten jego mecz na US Open, że tam ktoś rzucił za mocno ręcznikiem, dostał ostrzeżenie od sędziego i trybuny zaczęły gwizdać i tak dalej. On jak gdyby to wziął jako pożywkę dla siebie, żeby grać jeszcze lepszy tenis. Później wziął mikrofon i za to podziękował wszystkim, więc to w ogóle było jakieś zupełnie nowe i myślę, że to jest chłopak, który będzie numer 1. No to jest inna już mentalność i Zwieriew, troszeczkę lepsza niż Tsitsipas. Ja uważam, że jest to chłopak na numer 1. Wygrał Marsylię, wygrał ATP Cup, doszedł do finału Australian Open, gdzie no, przejechał się po nim Djokovic, no, zmiażdżył go w zasadzie, ale żeby podkreślić, co oznacza ta liczba, bardzo tajemnicza, 794 tygodnie, gdzie nie było zmian, nie było nowych osób w czołowej dwójce, to nie wiem, czy ty pamiętasz, co robiłeś w tamtym czasie. To był taki końcówka lipca 2005, początek sierpnia. Dokładnie, wygrywaliśmy wtedy z Marcinem nasz pierwszy trening ATP w Sopocie, więc właśnie byliśmy 25-24 lata starzy. Co więcej, Mariusz, co więcej, bo to, że wy wygrywaliście, to, że w deblu się świetnie układało, to my wiemy, ale ja sprawdziłem, że ty wtedy, na początku sierpnia, grałeś singlowy pojedynek, 3-setowy z Carlosem Moją, zażarta walka. Stare dzieje. Top 30, no właśnie, ale to niejako daje nam punkt odniesienia do tego, ile czasu nie było żadnych zmian w czołowej dwójce. Trudno jest mi to objąć głową i umysłem. Moim zdaniem to jest po prostu pokazuje, jaką wielkość tych graczy, bo ja już, jak mieli wszyscy po 30 lat, ja już kiedyś powiedziałem gdzieś tam w mediach, że no, jeszcze jeden rok, dwa lata i tak co roku to powtarzałem, a tutaj wchodzi Federer, nadal zaczynają strategicznie podchodzić do swoich kalendarzy. Jeden odpuszcza ziemię, jeden drugi, coś tam odpuszcza, coś boli, to już nie, do Miami teraz nadal na przykład nie jedzie. No, zaczynają bardzo dobrze szachować swoimi siłami i ciałem i myślę, że to powoduje to i oprócz tego są mistrzami i to powoduje to, że tak to się staje. To jeszcze jedna postać, o której trzeba, Mariusz, wspomnieć. Aslan Karacew. No to jest historia jakaś książkowa. Człowiek z drugiej setki dochodzi do półfinału Australian Open. Rozmawiałem z Michałem Przysiężnym, który nawet z nim SMS-ował podczas tego turnieju. Dobrze go zna. Pewnie ty też gdzieś go kiedyś nieraz widziałeś. Podobno zmienił się bardzo jego styl z takiego przebijacza. Nagle zaczął tam sporo siły dodawać. Jak ty patrzysz na tę historię? Bo to jest człowiek 27-letni.
To jest niesamowite. Do niego pasuje tak powiedzenie, że jest ciosany grubo siekierą i na korcie i poza kortem. Bardzo małomówny, bardzo spokojny. W wieku 27 lat wszedł do półfinału Wielkiego Szlema. Ja sprawdzałem jeszcze 9 miesięcy temu, był to zawodnik około 280 miejsca w rankingu ATP. Challengerowiec, tak? Challengerowiec i to z niższego pułapu. I to z niższego pułapu. Patrzyłem jego wyniki w tych nawet challengerach. On tam przegrywał kilka razy w pierwszej rundzie, więc co spowodowało? Ja myślę, że on gra to samo, co grał, tylko gra to trochę o tempo wyżej. I jak gdyby uwierzył w siebie, tutaj pokazuje, jak to wygląda właśnie w męskim tenisie, że głowa ile daje, bo zawodników takich dobrych, jak zawodnik 20, 30, 40 jest na świecie bardzo dużo, tylko chodzi właśnie o tą głowę. Ja się też bardzo cieszę, bo miałem okazję z nim porozmawiać. Tam przyjechał do Sopotu na turniej challengerowy, więc jakieś też wrażenia super nie robił, a tu nagle takie coś. No i to są chyba największe łydki aktualnie w męskim tenisie, bo kiedyś będąc na Wimbledonie szedłem z Sebastianem Schweinsteigerem i tam też za piłkarzem wszystko się zgadza. Jak jeszcze Iwanowicz był. O parametry, a Karacew też myślę, że mu w tym względzie nie ustępuje. Panowie, zamykamy pierwszą część. Było przyjemnie, bo to była taka strefa, gdzie chwalimy osoby, natomiast teraz przejdziemy do strefy osób, którym ostatnio nie idzie. Nazwiska dwóch osób, jednej pani, jednego pana, którym ostatnio idzie gorzej i niestety dla nich z tygodnia na tydzień nie widać poprawy. Michał, Karolina Pliszkowa, znakomita tenisistka, była liderka światowego rankingu. W tym roku bilans bardzo skromny. Tak naprawdę tylko przy jednej okazji wygrała dwa mecze w tygodniu, grając sześć turniejów. No, taki falstart, nie wypał na początku sezonu. Co się dzieje? Karolina Pliszkowa dla mnie zawsze była taką tenisistką chimeryczną. Tak powiedziałeś, na samym szczycie rankingu. Do tego finał US Open 2016, jeśli dobrze pamiętam. I tenisistka, która od lat jest jednak w tej czołówce światowej, bo od 6 lat ona nie wypadła z pierwszej dziesiątki. Natomiast to, co się teraz dzieje, te trzy dosyć częste zmiany w sztabie szkoleniowym pokazują, że no jest rozchwiana. Na początku sezonu przegrany mecz z dziewczyną z trzeciej setki i to tak sromotnie. Później dwa gemy złapane z Jessicą Pegulą. No coś tam, mówiąc delikatnie, nie gra, ale to jest początek sezonu. Okej, w ubiegłym roku miała dwa finały, finał Brisbane i finał Rzymu. To jest taka tenisistka, która, jak to mówimy, jak odpali, to zmiata wszystkich. Natomiast no jest też ta druga twarz, czyli ta, którą widzimy teraz, że po prostu jak jej nie idzie, to tak po całości, czyli te porażki z niżej notowanymi rywalkami. Nie ma też radości na korcie, nie widać tego, żeby Karolina cieszyła się tym, co aktualnie na korcie robi. A z drugiej strony wiemy, jak to wszystko potrafi się zmieniać na przestrzeni nawet jednego sezonu, a to, co się generalnie dzieje w ostatnich latach w kobiecym tenisie, to właściwie można powiedzieć, to są ciągłe zmiany i teraz taka zmiana in minus, jeśli chodzi o Karolinę Pliszkową. A gdzie ty ją, powiedzmy, wrzucasz w takim swoim wewnętrznym rankingu? Nie mówię o konkretnej pozycji, natomiast nasi wspólni znajomi, trenerzy, ludzie, którzy spędzili w turze kilka lat, bardzo chwalą Pliszkową za to, jaką jest osobą, za to, jaką jest tenisistką, jej styl gry. Bardzo ludziom siedzącym głęboko w tenisie, przynajmniej tym, do których mamy dostęp, odpowiada. Czy ty też jesteś, no nie powiem fanem, bo nie wypada w naszym zawodzie też jakoś przesadnie komuś kibicować, ale czy ty też tak bardzo cenisz Karolinę Pliszkową? Ja generalnie jestem fanem czeskiego tenisa, przez to, że długie lata miałem okazję tam trenować i wiem, jak ten system cały wygląda. Natomiast Karolina Pliszkowa akurat nie jest taką tenisistką, która skradła moje serce. Bardziej Petra Kwitowa czy kiedyś Lucję Szafarzowa. Pliszkowa jest dla mnie taka, nie chcę powiedzieć mdła, bo to było złe słowo, ale taka jednolita. To, co powiedziałem wcześniej, jak jej idzie, jest bomba serwis z prawej, z lewej strony, płaskie.
tenisistka, która potrafi grać, jak każda czeszka zresztą, i singla, i debla na wysokim poziomie. Natomiast dla mnie ten jej tenis nie jest taki porywający, więc na pewno znalazłbym wiele innych nazwisk, które lubię widywać na korcie. Mariusz, u mężczyzn nazwisko, które zawsze elektryzuje, ale niestety ostatnio bardziej pod takim negatywnym kątem. Zresztą za moment zobaczymy sobie taką grafikę z tłumaczeniem jednego z tweetów, takich oświadczeń Benoit Paire'a, bo on się męczy, on na korcie się męczy, on tak naprawdę robi łaskę trochę, że uczestniczy w turze ostatnimi czasy. Jak ty patrzysz na tego zawodnika? Bo to jest zawsze człowiek zagadka. Ktoś, kto może zrobić znakomite widowisko, ale ostatnio wyłącznie rozczarowuje. Ja go pamiętam, jak był młodszy jeszcze, to on przejawiał właśnie takie tendencje do odpuszczania meczów w trakcie, co się działo na meczu, pokłócił się z sędzią i obraził się na cały świat. Tylko że u niektórych to jest stabilne, a u niego chyba idzie w bardzo złym kierunku i bardzo szybko. W tym roku wygrał chyba jeden mecz, tylko chyba jeden mecz z zawodnikiem poza rankingiem 1000, więc pokazuje, jeszcze wzięli go do ATP Cupa. Znaczy to nie jest nikogo decyzja. ATP Cup jest tak skonstruowany, że on jak się zgłosi, to on i tak pojedzie, ale podobno gra dla kraju wyzwala inne emocje, ale tutaj nic się nie zmieniło. Dwa mecze przegrał, totalnie wygrał. W każdym razie, no ja go pamiętam jeszcze jako zawodnika, że czasami graliśmy z nim w Toronto. On nawet był wtedy w parze z Wawrinką, więc walczył przez pierwszego seta i to wszystko. I później było już z górki, ale to był on, wszyscy go akceptowaliśmy. Łukasz Kubot zawsze o nim się z uśmiechem wypowiada, bo mówi sam, że to jest pewna zasadzie, na tej zasadzie jakaś tam ikona, niekoniecznie pozytywna, ale taki wyjątkowy zawodnik, ale teraz co już robi, to jest dla mnie po prostu przesada, niech już kończy ten tenis, albo żeby to się nie skończyło tak, że skończy tenis, bo na wszystko na to wskazuje, a później wróci za pół roku, jak już odpocznie, więc może takiej bardziej stabilności mu życzę. Właśnie widzimy teraz na ekranie ten przetłumaczony jego wpis, bo on raczej woli w języku francuskim niż w języku angielskim się komunikować. Natomiast to jest jeden z tenisistów, którzy nie owijają w bawełnę. Tak jak pamiętam, kiedyś mówił o Wimbledonie, że nie znosi Wimbledonu, że nie pasuje mu to ułożenie, to, że tam jest taki porządek. No tutaj też ci, którzy się zagłębili w tę treść, widzą, że od serca jest to napisane. Natomiast nie do końca się z tym zgadzam, chociaż Benoit Paire lubię oglądać w akcji. No ale nie można robić łaski z takiego powodu, że jest taka sytuacja na świecie. No trochę powinien się cieszyć z tego, że może grać, że ktoś te turnieje organizuje, że może zarabiać pieniądze. No, a on od ubiegłego roku, od czasu, kiedy z Hubertem Hurkaczem grał półfinał w Oakland w 2020, wygrał 5 meczów. 5-19, w tym tygodniu przegrał z Tsitsipasem i to też w takim stylu, powiedziałbym, mizernym, i dużo szumu robi, dużo o tym opowiada, ma, uważam, nie wiem czy to potwierdzisz, duży potencjał tenisowy, ale jest takim człowiekiem nie do ogarnięcia, nie do okiełznania. Ale wystarczy też spojrzeć, to co mówisz, to prawda, wystarczy spojrzeć na jego tenis, jaki on jest też nieogarnięty. W sensie świetny backhand, bardzo dużo gra na przykład skrótów, takich rzeczy zupełnie nieoczekiwanych i też jest taki mentalnie, bo to jest taka jest prawda, jeżeli jak ktoś jest poza kortem, taki jest na korcie i to się przekłada wszystko. Żeby było wszystko jasne, zawodnicy go bardzo lubią. To jest w ogóle... Ale ja też. Zawodnik doradny przyłóż, kolega bardzo dobry, ale no nie wiem, coś, może to jest jego system obronny, że pod względem stresu coś mu nie wychodzi. Wiadomo, że jakby wygrywał każde mecze łatwo, to może by do tego sytuacji nie dochodziło, ale jednak każdy ma jakiś tam system obronny. Jedni rzucają rakietami, tak jak był na PR, i inni się zamykają w sobie. No, ale rzeczywiście myślę, że ten tweet był pisany od razu chyba po meczu z szatni, jeszcze na spoconej koszulce. dlatego no, nie wiadomo, co tam w trawie piszczy tak naprawdę. No to zamykamy temat tych, którym nie idzie. Teraz przechodzimy do takiego kolejnego działu. W nim zajmiemy się nazwiskami, no powiedzmy, z drugiego, czasami trzeciego szeregu, osobami, na które warto zwrócić uwagę. Wypisałem sobie trzy nazwiska, jedno kobiece, dwa męskie. Tradycyjnie, już zachowując tę formułę, wracam do Michała i do tematu pań. Klara Tauson,
nowa postać dla wielu. No pewnie dla nas nie do końca, bo niejednokrotnie o niej słyszeliśmy, nieraz ją widzieliśmy, nawet na żywo można było ją oglądać w Kozerkach w ubiegłym roku, nie, dwa lata temu, podczas ITF-owskiego turnieju wygranego przez Maję Chwalińską. Ona tam żadnej kariery dużej w tym tygodniu nie zrobiła, mówię o Dunce, ale teraz karierę robi. To na szczeblu WTA wygrany turniej w Lyonie. Duża, silna, masywna, solidnie zbudowana. No tak wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o te tenisowe kanony, które w ostatnim czasie obowiązują. No, zgadza się, nawet troszkę ten początek, może to jest początek jakiejś nowej drogi Clary Tauson, przypomina mi to, co obserwowaliśmy jeszcze parę lat temu w odniesieniu do Igi Świątek, która szturmem zgarniała te turnieje ITF-owskie. Teraz Dunka pojawia się w turniejach WTA i też w zasadzie bez straty seta. Odnotowuje znakomitą serię zwycięstw. W końcu się zatrzymała, bo przegrała z Darią Kasatkiną w Sankt Petersburgu. Ale wskoczyła do setki, to dokładnie. Już jest coś tak, dla nastolatki. Tak, tak. Jak spojrzymy na ten ranking, jakie tam są skoki, to naprawdę nie można obok tego przejść obojętnie. Tak powiedziałeś, dziewczyna, która absolutnie wpisuje się w ten nowoczesny tenis, duża, silna, potrafi zamiatać i z prawej, i z lewej strony. Tylko dla mnie to jest zawsze... Troszkę jestem ostrożny, bo przez te lata widzieliśmy już sporo takich nazwisk, tak zwanych mistrzyń jednego turnieju. Absolutnie nie twierdzę, że to będzie ten przypadek. Zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo faktycznie dziewczyna młoda, która dopiero się rozpędza, ale wiemy, jak dużo tych czynników musi się zgrać. Zawsze mówimy o zdrowiu, powtarzamy to jak mantrę, ale taka jest prawda. Poza tym, no, czym dalej w las, tym trudniej, tak? Zobaczymy, jak ona będzie występowała w tych dużych turniejach z dużymi nazwiskami. Wygrała Lyon 250, ale jaki jest jej prawdziwy potencjał, tego jeszcze nie wiemy. Ja pamiętam, jak był mecz Polek w Zielonej Górze, to tam też można było ją zobaczyć. Już wtedy też się mówiło, że to jest juniorka, no bo przecież była wybitną juniorką, która ma papiery na to duże granie. Ja nie wiem, czy to nawet nie był jej debiut, ale, możliwe. Tak z głowy to wyciągam, tak, nie mam tego w dokumentach. Bardzo możliwe i tam troszkę, pamiętam, zawiodła. Widać było, że jeszcze się tak spaliła troszkę mentalnie, ale już widać tą większą dojrzałość na korcie i kto wie, czy to nie będzie jakaś taka kolejna historia podobna do tego, co obserwujemy w odniesieniu do Igi Świątek, bo te nowe nazwiska się pojawiają. Natomiast tych nazwisk jest więcej, bo tutaj Clara Tauson, tutaj Barbora Krejcikowa w Dubaju, Karolina Muchowa w Australian Open czy Jennifer Brady. No to są nazwiska, które elektryzują i dodają kolorytu, bo cały czas mieszają się jednak z tą starą gwardią. Serena Williams, Wiktoria Azarenka, Svetlana Kuzniecowa, która wpada, ogrywa Svitolinę, wiecznie młoda Swieta. I to jest fajne, że tak to się miesza, że ta tenisowa emerytura się oddala, bo na korcie moim zdaniem jest po prostu ciekawiej. Mhm. U mężczyzn Mariusz, Aleksiej Popyrin, Tomas Machacz. Takich dwóch sobie wynotowałem asów, nasze dzikie karty zgodnie z nomenklaturą tej części spotkania. Popyrin wygrał turniej, a to już jest osiągnięcie. Zresztą podobnie jak u Tauson, bo on też był świetnym juniorem, ona była mistrzynią Australian Open juniorskiego. Machacz to z kolei człowiek o zupełnie innych parametrach, niziutki, wybiegany. Jurek Janowicz z nim grał kilkanaście miesięcy temu i pamiętam, że wydaje mi się, że na Jurku także jego gra zrobiła wrażenie, bo Czech tam stawiał się, pracował, a w tym roku już przełożył to na poziom nawet wielkoszlemowy. Przeszedł eliminację, doszedł do drugiej rundy, zaczął wygrywać poważne mecze. No tak, żeby wygrać z Machaczem, to po prostu trzeba grać i trzeba grać winery, trzeba być agresywnie, to nie jest takie proste, więc Jurek tutaj ma w 100% rację. Jedno, co mi tak troszeczkę taka igła pod paznokcie a propos Machacza, to jest to, że on nie gra debli w ogóle. Ja wiem, że z jego stylem gry pewnie nie lubi, ani mu to nie wychodzi, ale jak wrócimy sobie pamięcią do tych najlepszych naszej czwórki, co wspomniałeś wcześniej, czy oni grali deble w jego wieku? Wszyscy grali. Nie było to 30 turniejów, ale 15 do 20 nawet jak byli tam młodsi, to grali. Mam na myśli oczywiście tu Federera, Djokovicia, Mareja i Nadala. Więc to mi przeszkadza, że to, mimo że jestem byłym deblistą, to jestem taki nieobiektywny, ale uważam, że to jest błąd robiony przez niektórych młodych zawodników, którzy się nie rozwijają w tym klimacie, bo tenis deblowy
pomaga później singlistom w grze singlowej i tym bardziej, i odwrotnie również. Więc to jest rzecz, która mi przeszkadza. A czy to jest tak, że kupujesz, tak mówiąc kolokwialnie, taką wersję, że komuś debel ciąży, że po prostu fizycznie nie może już dźwignąć tej dodatkowej konkurencji, no bo machacz gra regularnie, gra dużo, teraz wygrał Challengera w Kazachstanie, także no, nawarstwione są te starty, ale z drugiej strony no, to nie jest 40-latek. Dokładnie i kupuję wtedy, kiedy na przykład zawodnik jest zmęczony i może spokojnie się nie zapisywać do debla. Zapisy do debla, przypominam, są w sobotę albo w niedzielę, czyli przed turniejem, więc spokojnie może zdecydować, że odpuszczam. U niego tego nie ma, tego debla, więc to mi troszeczkę przeszkadza. Jest, aczkolwiek mu gratuluję, bo w tych ogólnie ciężkich czasach tenisowych, gdzie jest mało turniejów i te mecze są ciężkie, ciężsi przeciwnicy, to jednak wyjście teraz w tym okresie jest fajną rzeczą. A wracając do Popryna, to ja w ogóle jeszcze kilka lat temu, ja troszeczkę przez palce patrzę na wyniki australijskich zawodników, na przykład w Australii, w Australian Open. Wiadomo, ta publika, atmosfera było. Tomis zawsze bardzo dobrze grał, Deminał bardzo dobrze grał, no i tam jeszcze kilka mieli te swoje 5 minut, ale rzadko który z nich tak wychodzi, więc Popyrin dobrze grał bardzo w Australii i tak troszeczkę miałem taki do niego dystans, ale no muszę odwołać, odpukać i przeprosić, posypać głowę popiołem. Może będzie oglądał, także jest to szansa. Zrobił angielskie napisy. Wiem, że ma korzenie rosyjskie, ale po polsku raczej nie, więc ciekawi mnie to. Ma przede wszystkim świetne warunki. Jest zawodnikiem, który widać, że jeszcze ma potencjał, ponieważ pracuje nad własnym ciałem. Jest bardzo wysoki, bardzo szczupły, za szczupły jak na tenisistę. Ja myślę, że jego apogeum formy będzie za kilka lat dopiero. I to jest fajne w jego przypadku. U machacza ciężko mi takie, jak gdyby to wydobyć. On gra super, będzie szedł do przodu, będzie w każdą swój aspekt gry poprawiał, ale u Popyrina może to być takie fajne kilka strzałów w karierze. U machacza jest to troszeczkę ciężar. No ale też chyba zgodzisz się, że tacy zawodniki jak machacz mają trochę trudniejszą drogę, bo jednak Czesi to zawsze są Czesi, bardzo dobrze nam się kojarzą tenisowo, zawsze jako punkt odniesienia wszyscy nakazują nam na nich patrzeć, ale Australia ma dzikie karty, ma turnieje, ma cały wstęp do sezonu, ma inny kontynent, wiele osób tam się czuje dobrze, ale nie każdy tam robi doskonałe wyniki. No, oni mają ileś szans, ten Popyrin, ileś dużych turniejów już dotknął. Machacz musi niejako sobie to wypracować. Zdecydowanie tak. W ogóle nie tylko te przepustki są dawane, nie tylko im to jak gdyby zwiększa szanse, ale również oni dostają szansę na innych szlemach, bo przypominam, że wielkie szlemy zamieniają się dzikimi kartami, więc Australijczyk może dostać wszędzie indziej również, więc to jest wielkie, wielkie jak gdyby pchnięcie do przodu. No i zobaczymy. Wiem, że Popyrin trenuje z Muratoglu, dobrze to, bardzo dobrze się o nich, o tej akademii wypowiada. Ma całą świtę dookoła siebie, wygląda bardzo profesjonalnie. A machacz zbliża się do drugiej setki, więc może też już z racji rankingowych te kwalifikacje będzie za jakiś czas omijał i w głównych drabinkach się mieścił. Przechodzimy do kolejnego działu. Tutaj skoncentrujemy się na Polakach. Ten dział nazywa się Przewaga Polska i proponuję, panowie, rozpocząć od materiału z Igą Świątek. Kilka dni temu była okazja do tego, żeby Igę złapać w Warszawie, żeby przy okazji jej obowiązków sponsorskich na kilka chwil dosłownie się z nią spotkać. Ta szansa została wykorzystana i oto materiał, który udało nam się nagrać w tym dziale, w obrębie tego działu Przewaga Polska. Dzień dobry, Iga. Cześć. Przede wszystkim bardzo duże gratulacje za początek sezonu dla ciebie. Dużo fajnych, dobrych wyników. I od tego zaczniemy. O to chciałem się ciebie zapytać. Jak ty oceniasz tych kilka pierwszych turniejów? Jaki to był dla ciebie start, wejście w sezon? Bardzo pozytywnie oceniam. Wiem, że na pewno dużo osób spodziewało się może czegoś więcej na wielkim szlemie, ale dla nas czwarta runda to też jest sukces. Warto zapamiętać, że przed French Open też właściwie dochodziłam do czwartych rund i ten progres mimo wszystko miał być step by step. Trochę ta perspektywa się zaburzyła, ale właśnie czwarta runda to jest fajny wynik. Ten turniej w Adelaide później pokazał, że mogę grać na tym najwyższym poziomie. Też potrzebowałam kilku meczów, żeby wpaść w ten
turniejowy rytm i mimo wszystko odnaleźć się też czasami jako faworytka na korcie, co było dla mnie nową sytuacją. A jak byś porównała, tylko oczywiście nie pod względem prestiżu imprez, Paryż i Adelaide, ale pod względem emocji, tego co było w tobie, tej radości czy skali radości, która przyszła po tym sukcesie? Na pewno po French Open było dużo oczywiście radości, ale było też dużo takiego zaskoczenia z mojej strony i takiego, że nie wiedziałam czegoś teraz spodziewać, a Adelaida mimo wszystko trochę stabilniej to wszystko się odbyło i też moje emocje były trochę takie bardziej wyważone, więc dla mnie to było o wiele jakby przyjemniejsze mimo wszystko. Może to dziwnie zabrzmi, ale właśnie po French Open jakby druga część mojej głowy, ta, która się nie cieszyła, miała właśnie dużo znaków zapytania, co teraz się wydarzy, więc tutaj czułam się już, że mam to doświadczenie za sobą wygrywania turnieju. Często, Iga, powtarzasz, czy w ogóle sportowcy mówią, że wszyscy uczycie się w dużej mierze za sprawą porażek. Wszystko jedno, czy ich jest więcej, czy mniej. I dlatego chciałem zapytać cię o dwa mecze, których nie udało ci się wygrać na początku sezonu, czyli o Simone Halep i o Garbinie Muguruze. Co ty z tego wyciągnęłaś? Z jakiej perspektywy ty patrzysz na przebieg tych meczów? Te dwa mecze to zupełnie inna historia, bo na pewno na Australian Open przekonałam się, że te już topowe zawodniczki potrafią właśnie na przykład zmieniać taktykę w trakcie meczu i ja też muszę do tego zacząć się dostosowywać i być na to gotowa, bo będą już po prostu przygotowane. Simona na pewno wyciągnęła wnioski po naszym meczu na French Open i zastosowała w tym momencie taką broń, która no, wytrąciła mi dużo atutów z ręki. I nad tym też będziemy pracować, żebym właśnie nawet w trakcie meczu potrafiła tak z innej perspektywy na to wszystko spojrzeć i się dostosować. A jak mecz z Muguruzą, to głównie pokazuje to, jak ja zniosłam te cztery ostatnie turnieje i bycie dwa miesiące poza domem, a jak ona to zrobiła. I myślę, że w obydwu tych meczach tym wspólnym czynnikiem jest to, że one mają po prostu o wiele więcej doświadczenia i mimo tego, że wygrałam Szlema i jeden turniej WTA, ktoś mógłby pomyśleć, że wow, to już osiągnęła dużo, ale mimo wszystko granie przez tyle lat na turze, nawet bez jakichś ogromnych sukcesów, to daje ogromnie dużo doświadczenia, a ja mam to wszystko przed sobą, więc nadal będę się tego uczyć. Pamiętam, że po tym meczu z Halep byłaś taka w pierwszej wypowiedzi, takiej pewnie bardziej na gorąco, byłaś dosyć samokrytyczna. Skarciłaś siebie za powiedzmy takie rozwiązanie taktyczne, za tą taktykę, której nie zmieniłaś, tak, czy którą zastosowałaś może w taki sposób. Dlaczego później byłaś taka bardziej subtelna w tej ocenie? To jest już efekt analizy tego, że z trenerem usiedliście i jakoś jakieś wnioski ci podrzucił? Po pierwsze, emocje mają duże znaczenie, a wiadomo, że od razu po meczu są wysokie. Nawet nie chodzi o to, że przeanalizowaliśmy z trenerem, tylko po prostu sama obejrzałam kilka piłek w internecie i jak byłam zła na siebie wcześniej, że popełniłam bardzo dużo niewymuszonych błędów, to później zrozumiałam, że właściwie Simona bardzo często je wymuszała, może nie tym, że szybko zagrała, ale po prostu tym, że ciężko było ją skończyć. I czasami musiałam ją kończyć po 5 razy w jednej akcji, żeby w końcu zepsuła, albo żeby w końcu zagrała winera. Dlatego to właśnie mi pokazało, że miałam taką refleksję, wow, to nie wyglądało aż tak źle, jak mi się wydawało. A jeszcze pytanie o te analizy, bo często w wywiadach, szczególnie pomeczowych, mówisz na pytania o kolejną rywalkę, odpowiadasz, taktykę przygotuje mi trener, więc no, to jest w zakresie jego kompetencji, powiedzmy. Jak wyglądają takie analizy, takie spotkania? Wy oglądacie całe mecze, Piotrek ci przygotowuje wybrane punkty, ty sama odrabiasz taką lekcję, taką pracę? Jak to wygląda? Sama tego nie robię, też przyznam, że nie jestem mistrzem generalnie analizy i wyciągania wniosku tylko po tym, jak oglądam czyjś mecz, zwłaszcza w internecie. Dlatego zajmuje się tym trener. Też często po prostu po meczach wolę odpocząć od tenisa trochę i oderwać się od takiego bycia w ciągłym stanie skupienia.
to się zabrzmiało, bycia w ciągłym skupieniu, więc tym zajmuje się trener. Szczerze mówiąc, to byłoby bardziej pytanie do niego, jak on to robi. Wydaje mi się, że po prostu ogląda ostatnie mecze moich przeciwniczek i na podstawie tego wyciąga jakieś wnioski, którymi później się dzieli przed meczem. Ja mam do niego na tyle duże zaufanie, że nie musi mi jakby pokazywać dowodów na to, co powie. Raczej po prostu przyswajam po prostu tą jego wiedzę, jego wnioski i na podstawie tego robimy jakąś taktykę. Iga, na zakończenie, z pełną premedytacją mogę przyznać, że i z pełnym przekonaniem, że twoje wyniki, twoje ostatnie sukcesy wyniosły tenis w Polsce na zupełnie inne miejsce, że ten tenis jest zauważalny, że ten tenis pojawia się w przestrzeni medialnej, coraz częściej w przestrzeni społecznej, coraz więcej osób interesuje się tenisem. Czy do ciebie docierają sygnały do takiej dobrej energii, którą kibice wysyłają, gdy jesteś na turniejach? Bo jednak na razie z kibicami na turniejach powiedziałbym, że bywało różnie. Były turnieje takie jak Adelaida, gdzie oni rzeczywiście byli. Były turnieje, gdzie grałyście przy pustych lub prawie pustych trybunach. Ty czerpiesz jakoś te emocje polskie wysyłane do ciebie? Tak, bez wątpienia. Właśnie pomagają w tym głównie social media, jak jestem za granicą. W Adelaide właśnie miałam taką sytuację, że była duża społeczność polska, która przychodziła na mecze i bardzo się tak jednoczyła i naprawdę mocno je wspierali. Ale głównie sama właśnie prowadzę social media, prócz tam sporadycznej pomocy teamu. I to pozwala mi na to, żeby widzieć właśnie te interakcje i reakcje fanów. I dzięki temu właśnie czuję, że są cały czas na bieżąco, że oglądają i że gdzieś tam są. Dziękuję ci bardzo i życzę w Miami i w kolejnych turniejach takich samych dobrych wyników. Dziękuję bardzo. Przechodzimy więc takim ładnym, mam nadzieję, wstępem do tego działu polskiego. Przewaga polska i już nawiązując do tej rozmowy i nawiązując do wyników Igi Świątek, jak wy na to patrzycie, na ten początek sezonu, bo Iga jest, Michał, jedną z najskuteczniejszych zawodniczek. Możemy mówić wiele, możemy być bardzo wymagający, ale ja osobiście jestem zaskoczony in plus względem tego, co oczekiwałem, bo myślałem, że to będzie bardzo, bardzo trudny czas, ten początek sezonu dla Igi, a ona jest w czołowej piątce, szóstce najlepszych zawodniczek tych pierwszych tygodni i to z tytułem. Tak, i dla niej osobiście to pewnie był bardzo trudny czas, kiedy przyjeżdżasz jako zwyciężczyni pierwszego szlema w karierze jeszcze w takim stylu, w takim wieku i musisz dźwigać tą presję. Cały świat patrzy, tak? Pojechała i zaprezentowała się naprawdę dobrze. To, co widzieliśmy w Melbourne, to, co widzieliśmy w Adelaide, no to była ta Iga Świątek, którą zapamiętaliśmy. Absolutnie nie można teraz tego całego okresu oceniać przez pryzmat tej przegranej z Garbiniem Mugurusą, bo wiemy, jak Hiszpanka grała, jak to się dalej potoczyło. No właśnie zobaczmy tylko ci przerwę, Michał, na moment, dobrze. Bo mamy planszę tych najlepszych zawodniczek, mówi o bilansach. Wiele z nich ma tytuły, no zobacz, jakie to jest towarzystwo i jest tam polska flaga, jest tam polskie nazwisko, no grono tak naprawdę zacne, a porażkę na przykład z Aleksandrową z początku sezonu ja bym wyrzucił tak na bok, trochę wyjął poza nawias, to były pierwsze podrygi po tym wielkim sukcesie, początek sezonu, no okoliczności nowe dla Igi, bo ona z underdoga zmieniła swoją rolę na rolę faworytki. Tak, dokładnie, no bardzo fajna ta tabela, tak sobie myślę, że może kiedyś to będzie ranking, pierwsza ósemka tenisistek na świecie i też tam właśnie nazwisko Polki, tu absolutnie absolutnie nie chodzi o pompowanie balonika, o którym też się głośno robi w takich momentach, no ale jak nie wierzyć, patrząc to co widzimy, jak Polka sobie radzi z tymi największymi nazwiskami, turniejami. Oczywiście to jest początek sezonu, dużo jeszcze przed nią i porażki będą, bo w tym sporcie inaczej się nie da. Będą bardziej druzgocące, będą mniej. Kwestia tego, jak Iga się w tym odnajdzie, bo
ona jest teraz zupełnie nową osobą tenisową, nie tylko życiowo też, bo tam przecież bardzo dużo się u niej generalnie dzieje i nawet myślę, nam wszystkim trudno tak do końca zrozumieć, z czym ta dziewczyna musi sobie radzić, ile jeszcze przed nią. Natomiast patrząc tak czysto tenisowo i na to, co dzieje się w kobiecym tenisie, no trudno nie widzieć Polki w tych czołowych fazach turniejów, które dopiero przed nami. Fajnie, że w końcu po tak długim czasie miała okazję wrócić chociaż na te parę dni do Polski. Jak widzieliśmy, też nie był to czas odpoczynku do końca, bo wywiady, autografy może w dzisiejszych czasach to nie, ale no cały czas intensywnie i ten poziom intensywności będzie utrzymywany. I to jest też nowa okoliczność, z którą Polka będzie musiała sobie poradzić. No właśnie, Mariusz, myślę, że z naszej trójki ty najlepiej wiesz, jak sobie z takimi czy podobnymi obciążeniami radzić, bo tak jak Michał powiedział, Iga wróciła dosłownie na kilka dni. My się spotkaliśmy z nią w poniedziałek i też okrojony czas, powiedzmy, no nie można było usiąść, porozmawiać przez godzinę, bo Iga miała kolejne obowiązki, no też nie można jej zrobić takiego dnia medialnego bez obiadu od 10 do 20, bo po prostu to by było nieludzkie, ale na pewno dla zawodnika to nie jest coś łatwego, to jest nowa sytuacja. Tak, dlatego takie ważne jest, jakimi ludźmi się otacza, bo jeżeli inni przyjmują na klatę, to co Michał powiedział, tą całą presję, wyniki, zainteresowanie mediów, to jest to okej. Okay. Tylko u Igi jest też coś takiego, że ona ma strasznie sama w sobie bardzo dużo ambicji. Ja pamiętam, cofnijmy się w czasie, finał Roland Garros juniorskiego, gdzie przegrywając w finale popłakała się i jak widać było, że ciężko jej ta porażka przyszła, a była jak gdyby drugą juniorką na świecie w tym momencie. To już tak troszeczkę zaokrąglając. I widać było, że ona chce strasznie. Ona chce wszystko co najlepsze i od razu. I tego się troszeczkę bałem, bo już tej presji z zewnątrz, też trochę się bałem jej presji takiej wewnętrznej. Czy ona właśnie wygrywając Roland Garros nie stwierdzi, że no chwila, no teraz każdy turniej muszę wygrywać. I to widać, że ona chce strasznie. I z Muguruzą jak przegrywał, i z Halle właśnie na Australian Open, widać było, że ona nie akceptuje tych porażek. To jest bardzo dobre. Oczywiście, że to jest bardzo dobre, bo inny to by się właśnie zatrzymał na laurach, jak Benoit Paire albo coś takiego. Znaczy ona ich nie akceptuje w pierwszym tempie, bo tak, to jest charakter sportowca. No nikt nie lubi przegrywać. Myślę, że nawet jak na amatorskie boiska, jak gramy mecze piłkarskie, towarzyskie, też zawsze to przynosi ból, ale wiem, że Iga sobie przepracowuje ten czas, przepracowuje to, co się wydarzyło podczas meczów. No i nie mówię, że poprzeczkę z oczekiwaniami obniża, ale na pewno nie podgrzewa tego pieca, który i tak wystarczającą ma temperaturę. No tak, jeżeli teraz tak sobie dzisiaj myślałem, jeżeli miałbym wybrać, kim być w obecnym momencie, czy Muguruzą, która wygrała ze Świątek, czy Świątek, to wolałbym Świątek, bo jednak jest te kilka lat młodsza, ma jeszcze dużo czasu przed sobą, dużo pracy. Też jej jest tenis, widać, że ma słabości jeszcze, to jest bardzo dobre akurat. I tyle. I myślę, że to, co Michał powiedział, że ta ósemka, ja myślę, że ósemka będzie wkrótce, mam nadzieję. Mariusz, ale dobrze się też dzieje u ludzi z twojej kadry, z kadry męskiej. Kacper Żuk, najgorętsze nazwisko ostatnich dni, bo człowiek, który doszedł do pierwszego finału Challengera. No to już jest coś, szczególnie przy tej drodze Kacpra, przy tak naprawdę no, braku możliwości dzikich kart. Mówiliśmy wcześniej o Australijczykach, prawda? Ile oni mają rozpędu i mogą go nabrać u siebie w kraju. No my mamy oczywiście turnieje, ale nie takiej rangi. Kacper w nich uczestniczył w ubiegłym sezonie, teraz w Challengerach nie przegrywa w pierwszych rundach, nie przegrywa w drugich rundach, po prostu wygrywa mecze. Sok, Sisling, oczywiście on to już bardziej dogorywa i jest daleko poza najlepszymi miejscami, ale Lecheczka, który wchodzi do tego wielkiego świata, no kilku zawodników dobrych pokonał, finał mu nie wyszedł. W finale tego dnia ten Rosjanin Tiurniew był po prostu nie do ruszenia, ale Kacper, a propos ruszania, poszedł bardzo do góry, zbliżył się do okolicy miejsca 200. Tak, ja się bardzo cieszę z jego powodu, ponieważ ja pamiętam, jak miał 18-19 lat, jak prognozowali mu niesamowitą karierę i nagle wszystko się zatrzymało na 2-3 lata aż. I nie były to wcale kontuzje, po prostu zatrzymał się tenisowo i mentalnie na pewno to było dla niego ciężkie, a tu nagle to wszystko ruszyło.
Współpracuję z świetnym fachowcem Alkiem Harbandidisem, dlatego dużo spędza czasu w Wrocławiu, ale jest z Warszawy. Bardzo fajnie ułożony, miałem z nim przyjemność teraz spędzić w czasie Davis Cupa cały tydzień. Bardzo fajnie ułożony młody człowiek. Jest świetnym zawodnikiem, bo widać, że jak ostatni raz widziałem go tak na żywo rok temu na własne oczy, też w Davis Cupie. Słynny pierwszy gem w debiucie w meczu z Hongkongiem, czyli ramy, trybuny, chłopaki się z tego śmieją do dzisiaj. Tak, Janowicz tu nie pozostawił dużo, aczkolwiek później Janowiczowi przypomnieliśmy, że on pierwszy retro zagrał sobie w skarpetki i tym się Żuk bronił. Ale rzeczywiście świetnie stara się przechodzić do przodu coraz bardziej. Agresywnie gra coraz bardziej. Ja uważam, że on będzie takim zawodnikiem, który nie szedł w górę, bo teraz już gra, uważam, na miejsce 150 może, ale ma jeszcze taki potencjał wzrostu, że z roku na rok w męskim tenisie niestety trzeba czasu. To nie jest Shirley Hewittem, że w wieku 16 lat wygrał turniej ATP, czy Nadalem w wieku 17 chyba, tak? Wygrał Roland Garros pierwszy. Więc to ten cały proces trwa i ja uważam, że Kacper będzie tym zawodnikiem, który z roku na rok będzie szedł spokojnie swoim tempem w górę. Wiem, że nie lubimy wróżyć, często nawet nam to źle wychodzi, ale czy to jest według ciebie materiał na czołową setkę rankingu? Nie mówię, że jutro, nie mówię, że za pół roku, ale czy rozpatrujesz kandydaturę Kacpra w takich kategoriach? Tak, oczywiście, że tak. I ja uważam, że patrząc na jego samą grę, bo psychicznie on już jest ułożony, stabilny, bardzo fajnie to wygląda, ma taki idealny balans na korcie między stresem, zabawą na korcie i profesjonalizmem. On umie się uśmiechnąć, wyluzować kiedy trzeba, ale też widać, że strasznie chce i zażarcie walczy. I to jest dla mnie, tak pokazuje, na jakim jest fajnym etapie. A tenisowo, tak stricte tenisowo, to z serwisami wygrywa punkty. Retur ma świetny. Uważam, że dla mnie, nawet dla singlistów, jest to jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze uderzenie w tenisie. Jest bardzo dobrze returnuje. Pcha się do przodu, chce kończyć na woleju. Jak gdyby fajnie jest wszystko to wygląda, odpukać, aby tylko nie było kontuzji. Mhm. Zamkniemy sobie tę część osobą z jeszcze niższego pułapu, bo tak idziemy Świątek, Żuk, pokazuje oczywiście no, o poziomie tenisowym, rankingowym też, na którym się znajdują. Weronika Falkowska to jest zawodniczka, o której trzeba wspomnieć. Pewnie nie mamy jakiegoś wielkiego obszaru czasowego, też nie mieliśmy dostępu do relacji z Monastyru, ale to jest królowa Monastyru. Michał, wygrała trzy turnieje z rzędu tej najniższej kategorii, czyli 15-tysięczniki, ale no, robi tam furorę. To jest coraz głośniejsze nazwisko, które na razie zbliża się do czołowej 500, więc no to nie są korty telewizyjne, ale w takim polskim środowisku Weronika jest osobą, po której spodziewa się kilka osób czegoś bardzo dobrego w przyszłości. Tak, mówi się o tej dziewczynie jako takim tytanie pracy, że to może nie jest ogromny talent, ale zdecydowanie talent do pracy i to cieszy, że takie wyniki się pojawiają, bo jak spojrzymy na kariery różnych dziewczyn, no chociażby tutaj można spojrzeć, nie trzeba daleko szukać, Klara Tauson czy Iga Świątek, to jest ta początkowa droga, tak, którą trzeba przejść, turnieje ITF-owskie, słynne Sharm el-Sheikh, nie ma chyba tenisistki, którzy gdzieś tam o te rejony świata nie zahaczali, tam trzeba szukać punktów, to jest bardzo trudne, bo są to turnieje niższej rangi, dużo niższe oczywiście pieniądze i punkty, ale mnóstwo dobrych zawodników, zawodniczek, z którymi po prostu trzeba wygrać. Tam nie grają amatorzy, tylko zawodowcy, którzy aspirują do tego, żeby być wyżej. I fajnie, że Weronika no, koncertowo jak na razie teraz tę drogę przechodzi. Oby tak dalej, z tego co wiem, jeszcze sama do końca nie wie, jakie będą te plany, no ale wiadomo, trzeba mierzyć wyżej. Ona będzie chciała grać jak najwięcej tych 25, 50, żeby te bariery rankingowe łamać i żeby móc się przebijać do eliminacji turniejów WTA. Można z tego Sharm el-Sheikh, takiego branego w cudzysłów, wyjść tylko zwycięstwami. No, nie ma innej drogi dla 20-latki. Tak, trzeba się przez to przebić, trzeba być cierpliwym. No, myślę, że Mariusz też jakby mógłby tutaj sporo o tym dziale powiedzieć, bo to jest dział gdzieś tam zapominany przez wielu, że, ale tak naprawdę nawet te wielkie nazwiska, ja czasami przygotowując się do transmisji,
nie patrzę tylko rok, dwa wstecz, tylko klikam sobie pierwszy zawodowy sezon, tak? I tam też są ITF-y, tam też są jakieś dziwne zakątki świata, o których nikt nie słyszał i tam były pierwsze kroki, więc jakby no, to, tę drogę po prostu najczęściej w 90, a może więcej procentach trzeba po prostu przejść, co też nie jest łatwe. No to wracamy teraz do tego poziomu telewizyjnego, czyli z ITF-ów wracamy do kolejnego działu naszego spotkania, już korzystając z tej terminologii sklepowej. Czas na wielki szlem. To jest część, w której będziemy mówili zawsze o największych gwiazdach tenisa. Kilka nazwisk już dzisiaj się, panowie, tutaj pojawiło, ale no temat tak naprawdę, biorąc pod uwagę ostatnie tygodnie czy ostatnie dni, jest jeden. Roger Federer, jego powrót po kilkunastu miesiącach, wygrany mecz z Evansem, niewykorzystany matchball z Basilashvilim. Akurat no Roger z tych niewykorzystanych matchboli słynie, bo ponad 20 spotkań w taki sposób przegrywał w karierze. No Djokovic czy Nadal nie mają w ogóle podjazdu do Szwajcara. Oni są dużo bardziej skuteczni w takich sytuacjach. Wiadomo, że to są tysiące już meczów, ale zawsze, Mariusz, powrót Federera na zawodowe korty to jest taka pewna symbolika. To jest coś dobrego dla całego tenisa. Ja widziałem takie obrazki z turnieju, zdaje się, w Ameryce Południowej, równolegle rozgrywanego ATP, gdzie zawodnicy w Players Lounge siedzieli przed telewizorem i wszyscy oglądali Federera, bili brawo, kibicowali, albo przynajmniej byli tym faktem zainteresowani. No tak, ponad rok chyba czekaliśmy na jego występ. Właśnie myślę o tych meczbolach. Czy to jest jakaś kwestia psychologiczna? I teraz myślę, jak był ten match point z Basilashvilim, rzeczywiście taki bez sensu walnięcie backhandu w boczną siatkę. No może coś w tym jest, nie wiem. W każdym razie tak, ja sam bardzo czekałem na ten mecz, chyba wszyscy. Jak już wspomniałem o tym takim jak gdyby strategicznym podchodzeniu tych starszych zawodników do kalendarza, do występów, ja myślę, że on jest tym mistrzem. Był pierwszym takim, co powiedział szokującą wiadomość, że on nie będzie grał na ziemi. I tak co roku się to powtarzało. Bardzo dobrze to funkcjonuje. Myślę, że dlatego on w tym wieku tak dobrze gra. Myślę, że nadal też będzie tak dobrze grał jeszcze jakiś czas. No i ja sobie nie wyobrażam w ogóle tenisa bez Federera. To jest dla mnie jakiś taki zupełnie już inna epoka się zacznie. To też troszeczkę, ja uważam, że jak już kiedyś skończą ci nasi Nadal i Federer grać, uważam, że wrócimy do tych czasów, gdzie było bardzo dużo nazwisk, bardzo fajnych zawodników, co każdy mógł wygrać szlema. Pamiętam Ferrero, Hewitt, Nalbandian, no i te Safin i tak dalej. I to też będzie ciekawe, ale uważam, że jednak to jest jedna wielka ikona. Ja lubię takie smaczki oglądać, że jak on przegrał ten ostatni punkt z Basilashvilim, podszedł do siatki i uśmiechnął się, gratulując przeciwnikowi. Uwierzcie mi, on nie jest takim zawodnikiem, co się uśmiecha, jak przegrywa, mimo że jest to role model. Powiem więcej, ja słyszałem z bardzo dobrego źródła, że Roger Federer, to będzie strasznie kontrowersyjne jak na wizerunek Szwajcara, że on jest osobą, która bardzo dużo przeklina. No ja bym się w życiu nie spodziewał, że... No wreszcie że tak możemy jest, to o tym mówić. Ale możemy o tym mówić. No jak będzie oglądał, to może czymś tam nam odpowie. No nie wiem, chyba każdy z nas na korcie przeklina. Kiedyś to była taka akcja ATP, gdzie podłączali zawodników, żeby urozmaicić i uatrakcyjnić tenis, podłączali mikrofon. Jakieś były takie, ale po pierwszych próbach, co oni gadają do siebie i do na przykład partnera dublowego, w jakim języku my rozmawiamy, powiedziałem my, to od razu skasowali to, bo to się nie da. Nie wiem, no jest, Federer jest ikoną i tyle. I każdy ma tam jakieś słabości. Ja uważam, że on nie był zachwycony tym, że przegrał, mimo że się uśmiechnął. Może dlatego się uśmiechnął, bo ponieważ był to jego pierwszy turniej od roku i dlatego troszeczkę inaczej jeszcze do tego podszedł. Normalnie byłby wściekły. Dokładnie, on Michał sam mówi o tym, że daje sobie taki bufor bezpieczeństwa, taki czas, rozbiegówkę, że z formą celuje w okres gry na trawie. I myślę, że to jest logiczne podejście, no bo trudno w tym wieku, po takiej przerwie, oczekiwać cudów już w pierwszym występie. Tak, ja myślę, że on aktualnie po prostu się cieszy z tego powrotu, jaki ten powrót by nie był. Zresztą cieszy się cały świat, bo to nie jest już tylko, powiedzmy, gdzieś tam węższe grono środowiska tenisowego, natomiast sportu globalnego jako tako, bo to jest ikona i autentycznie widać, jak świat się cieszy z powrotu takich postaci. Ja, podobnie jak Mariusz, no nie potrafię sobie wyobrazić tenisa bez tych wielkich nazwisk, co to będzie.
Także cieszę się, że pomimo różnych niedogodności, już też no, zaawansowanego wieku, jakby nie patrzeć, bo w tym roku 40 lat i tych problemów zdrowotnych, których było na szczęście tak mało do tej pory, Roger wraca. I bardzo jestem ciekaw, do jakiego etapu jeszcze będzie w stanie dojść, tak? Czy wrócą te czasy wielkoszlemowych finałów z Djokovicem, Nadalem, czy może właśnie z kimś z młodych? Ja myślę, Michał, że tobie trudno sobie wyobrazić nawet domowe zacisze bez takiego hasła Roger, bo no, możesz zdradzić, że ty z Rogerem mieszkasz pod jednym dachem. Tak jest, od 5 lat mamy wspaniałego psa ze schroniska Rogera, który no, nie bez powodów nazywa się tak, za piłką biega, nie, czy nie? Inaczej, ale jak? No, musiał przejść, swoją drogą teraz akurat przeszedł operację, więc dopiero wraca. Czyli idzie tym samym torem, tym co samym ten Roger. Torem, tyle że u niego już jest tak poważnie, że niestety koniec biegania za piłką, będzie mógł tylko z fotela razem ze mną oglądać prawdziwego Rogera i niech tak będzie jak najdłużej. To panowie, przechodzimy do ostatniego naszego działu. To jest taka część, w której dam wam kompletnie wolną rękę, wolny wybór. Będziemy tam zamieszczać jakieś ciekawe anegdoty, niezwiązane kompletnie z tematem naszych rozmów. To na początek, Mariusz, ciebie poproszę o jakieś takie wspomnienie, coś luźnego, coś, co nie jest związane być może nawet z tymi poważniejszymi tematami, które mam nadzieję poruszyliśmy podczas tej godziny. Mam jedno związane z tenisem, ale na początku pandemii, kiedy ATP zorganizowało takie łączenie się zawodowych tenisistów między sobą, Skype i jak gdyby rozmowy między nimi, zaprosili Mareja, które jak to on totalnie nieprzygotowany i ma to gdzieś, siedział jeszcze na łóżku, powstał, widać chyba 5 minut temu się obudził, i Djokovicia. I zadali, pani redaktor zadała im pytanie, co robisz, jakie pierwsze 3 rzeczy robisz, jak wstaniesz? No i Djokovic, wiadomo jak to on, przepełniony wszystko jakimś patosem, który ja nie jestem wielkim fanem, i Marej też nie jest wielkim fanem na pewno, mówi, że no pierwsze to wdechy głębokie, później czerpanie energii ze słońca, tak, i tak dalej, i tak dalej. I widać, jak widziałem ten uśmieszek Mareja już tym w kąciku ust. Ty go znasz, więc znasz te uśmieszki. No, na święta do siebie nie dzwonimy, ale interesujemy się piłką nożną, tak? I on, a ty, Andy, co robisz pierwsze 3 rzeczy? A ja robię jedno, idę się wysikać. I to było, pokazuje nie tylko jak gdyby to śmieszną rzecz, ale też totalnie zupełnie inne charaktery. I też można być tym, być numer jeden, i można być takim, i też być numer jeden. Michał? Twoja historia, bardzo ciekawa i znana dla bardzo wąziutkiej grupy osób, a jeszcze poprzemy to wszystko obrazkami, więc pięknie to zamkniemy. Tak, będą dowody na to, że było tak, a nie inaczej. No, dobre kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze sam jako zawodnik trenowałem w czeskiej Ostrawie, byłem akurat w tym okresie, kiedy pojawiła się tam Anastazja Pawliuczenkowa ze swoją całą rodziną. Oni przyjechali wtedy z Samary. Nie mieli pieniędzy, nie mieli za co trenować. To byli rodzice, zresztą oboje sportowcy. Mama pływaczka, tata kajakarz. Brat tenisista, który też tam był, który często prowadził te treningi. I to były te czasy, gdzie oni bardzo chcieli przyjechać do Polski. No i wiadomo, granice, te sprawy. Także prosili nas wtedy, żeby wypisać im takie oficjalne... Was, rodzinę Lewandowskich. Tak, dokładnie. Mój tato był wtedy jeszcze, jak dobrze pamiętam, dyrektorem Szkoły Mistrzostwa Sportowego, więc dostali zaproszenie do naszej szkoły, żeby w ogóle do Polski mogli przyjechać. Także no tutaj z jednej strony obserwujemy po latach wielką Anastazję Pawliuczenkową, która z milionami dolarów na korcie już jest ustawiona do końca życia, ale ten etos pracy, który widziałem wtedy, i jak sobie przypominam te obrazki, a takich historii pewnie znalazłoby się więcej, no to myślę tylko każe młodym adeptom dyscypliny jeszcze ciężej pracować, bo ta dziewczyna naprawdę ciężko pracowała, cała rodzina była maksymalnie zaangażowana i tak naprawdę przyjeżdżając tam nie wiedzieli, co się wydarzy, czy oni z powrotem wrócą i dalej tych pieniędzy nie będą mieli, czy właśnie pójdzie to w taką stronę, że dziewczyna znalazła swoją drogę, jest zawodową tenisistką, z tego żyje. Co prawda pewnie sama liczyła na więcej, bo ona była numerem jeden w kategorii juniorek już w wieku 14 lat, ale chociażby na tym poziomie wielkoszlemowym zatrzymała się na ćwierćfinale.
I jakoś się wydaje, że te najlepsze lata ma już za sobą, chociaż patrząc na tę tendencję, jak długo te kariery trwają, no to kto wie. Natomiast tak, dla mnie osobiście fajne takie wspomnienie tego co widziałem wtedy i tego, co widzę teraz. A krótko, Michał, jednym słowem, jednym zdaniem, czy wasze rodziny od tamtego czasu, bez względu na kombinację, czy tata z tatą mieli jakiś kontakt, czy to się gdzieś urwało? Niestety się urwało, ale był taki moment, gdzie tato mój przez z kolei mojego czeskiego trenera gdzieś tam próbował dotrzeć i z tego, co pamiętam, skontaktował się z tatą, z panem Siergiejem, ale on jakby idąc tropem innych tatusiów, trenerów, jakby odsunął się gdzieś tam w cień i na tym się skończyło. Wiem, że Anastazja też pamięta ten okres w swoim życiu, bo to był bardzo ważny też okres dla niej. No i że gdzieś tam kilka treningów przez te parę miesięcy. Warto jej przypomnieć. Tak, tak. Właśnie jak wygrasz, jeżeli wygrasz Le Mans i będzie dziękowała za tytuł, to spodziewam się podziękowania za wygrasz Le Mans. Jak ci Boże. To tym bardziej, tak jest. No, absolutnie trzeba tak zrobić. Panowie, to wszystko na dziś. Wyczerpaliśmy cały przysługujący nam czas, ale mam nadzieję, że nie nudziliśmy się w tym gronie. Moimi gośćmi byli Mariusz Fürstenberg i Michał Lewandowski. Dziękuję. Zapraszamy bardzo do tego, żeby do nas zaglądać. Na razie w takim harmonogramie comiesięcznym, a zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Kłaniamy się.